Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Szósta nadeszła godzina i do modlitwy przyzywa. Chwałę więc Bogu należną oddajmy duchem radosnym. O tej godzinie baranek odkupił grzechy ludzkości. Mocą ofiary krzyżowej straconą cześć nam przywrócił. Jego to jasność na krzyżu zaćmiła blaski południa. Przeto swe serca otwórzmy na dar tak wielkiej światłości. Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości chwała, podzięka i hołdy niech będą teraz i zawsze. Amen. Na miejscu mego pielgrzymowania zachowuję Twoje prawo. Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję. W mojej udręce jest dla mnie pociechą, że Twoje słowo obdarza mnie życiem. Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, a ja nie odstępuję od Twojego prawa. Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki. Są one dla mnie pociechą. Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników, porzucających Twe prawo. Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania. Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, by zachować Twoje prawo. Oto, co do mnie należy, zachowywać Twe postanowienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na miejscu mego pielgrzymowania zachowuję Twoje prawo. Będziemy się radować, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba. Chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ni jednego, który by czynił dobrze. Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący? Którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli. Ci, którzy nie wzywają Boga, tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego, gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy Cię oblegają. Okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Będziemy się radować, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu. Bóg mi dopomaga. Pan podtrzymuje me życie. Wybaw mnie, Panie, Boże, w imię Twoje. Mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy. Nakłoń ucha na słowo ust moich. Bo powstają przeciw mnie pyszni. Gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Oto mi Bóg dopomaga. Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe imię, bo jest dobre. Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki. Hańbę moich wrogów
oglądało me oko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg mi dopomaga. Pan podtrzymuje me życie. Biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz swoim prawem. Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta Opata znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie. Spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.